Jednak warto odnotować, że w 2023 roku silnik przeszedł bezpieczną modyfikację elektroniczną, delikatny przyrost mocy około 20 koni mechanicznych i momentu obrotowego około 60 Nm. Reszta parametrów fabryczna, filtr DPF, EGR oraz układ dolotowy pozostały bez modyfikacji. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Dziś mam okazję zmierzyć się z kolejnym eksperymentem, w którym badamy kondycję oleju silnikowego po pełnym cyklu użytkowania, tym razem w SUV-ie segmentu D z mocnym dieslem pod maską. Przed Wami Skoda Kodiaq z silnikiem 2.0 TDI, około 205 koni mechanicznych i napędem 4x4, egzemplarz z 2018 roku, który od samego początku pozostaje pod opieką bardzo świadomego użytkownika Krzysztofa. W przesyłce, którą otrzymaliśmy, znalazły się dwie próbki oleju, rozpakowujemy je. Niezbędne jest dopisanie, co to dokładnie za olej i jaki ma przebieg, i teraz możemy przejść do prezentacji. Próbka numer 1, świeży olej Castrol Edge 5W30 Long Life. Próbka numer 2, olej przypracowany, pobrany po przebiegu dokładnie 15 595 km. Skoda Kodiaq to przestronny, rodzinny SUV, w tej wersji z napędem na 4 koła i silnikiem 2.0 TDI, generującym fabrycznie 190 koni mechanicznych. Jednak warto odnotować, że w 2023 roku silnik przeszedł bezpieczną modyfikację elektroniczną, delikatny przyrost mocy około 20 koni mechanicznych i momentu obrotowego około 60 Nm. Reszta parametrów fabryczna, filtr DPF, EGR oraz układ dolotowy pozostały bez modyfikacji. Od zakupu auto przebyło już ponad 145 tysięcy km, z czego próbka testowa pochodzi z interwału trwającego 15 595 km. W tym czasie pojazd użytkowany był przede wszystkim na trasach krajowych i autostradach, dodatkowo kilkukrotnie w terenie górskim około 1500 do 2000 km. Mniejsze odcinki miejskie również występowały, ale nie dominowały. Warto wspomnieć, że właściciel monitoruje wypalanie filtra DPF, które w jego przypadku przebiega w sposób bardzo świadomy z zakończonymi cyklami wypalania na poziomie 95% skuteczności. Na wiosnę 2025 roku wykonano czyszczenie zaworu EGR oraz wymianę świec żarowych, co również może mieć wpływ na jakość spalania i skład osadów trafiających do oleju. Tym bardziej, że Krzysztof podkreśla w swojej wiadomości, że zawór EGR był zdecydowanie zabrudzony. Stan oleju był kontrolowany regularnie, po wymianie poziom znajdował się w okolicach 80% bagnetu, a podczas eksploatacji uzupełniono tylko raz o około 300 ml. Główne pytania na dziś: jak wypadnie olej Castrol Edge Long Life po wskazanym przebiegu w takim trybie użytkowania? Czy jedno wypalanie DPF-a na odcinku 460 do 640 km oraz długie trasy autostradowe sprzyjają olejowi? Co pokażą testy bibułowe i widma podczerwieni? Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie. Dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy, jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent.
Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego. W tle foczerwień zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla próbki oleju świeżego jest następująca: 67,2 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 11,6 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 170. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Bardzo wysoka zgodność, szczególnie w odniesieniu do lepkości w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Oby więcej takich przypadków. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 61,3 w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 11,1 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 175. Liczymy zmiany procentowe: minus 9% w niższej temperaturze oraz minus 5% w wyższej temperaturze. Wyniki na zielono, brak zastrzeżeń. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu IDEA od MCU oraz testu wewnętrznego R2D w opcji z trzema bibułami. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Najpierw raport z MCU, jakie otrzymano noty, 8, 5 oraz 2, 2, jaki komentarz do wyników, słabe spalanie, natomiast stan oleju mieści się w normalnym zakresie dla przebiegu oleju, należy sprawdzić przyczyny z powodu możliwego bezpośredniego uszkodzenia silnika. Jakie otrzymano wyniki z testów bibułowych R2D? Pierwsza bibuła, co tu dużo mówić, bardzo duża ilość sadzy, wynik kiepski. Druga bibuła, wynik również kiepski, środek ciemny, poszarpania na strefie rozpraszania. Trzecia bibuła, brak morskiej poświaty, to może być sygnał o wyczerpanych dodatkach. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego, następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. Podczerwieni na pierwszy plan przebija się bardzo wysoki poziom sadzy w oleju, dalej bardzo mocna degradacja antyutleniacza, degradacja dodatków w kilku miejscach też mocne sygnały, zanieczyszczeń poza sadzą nie widać w tym oleju jakoś dużo, poziomy sulfonowania nitrooksydacji pod pełną kontrolą, oksydacja podwyższona, do tego mocny sygnał ujemny w obszarze degradacji modyfikatorów lepkości. Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy wartość 68%, co sugeruje, że w tym konkretnym przypadku wymiana oleju została przeprowadzona zbyt późno. Wydaje się, że przez wzgląd głównie na tą sadzę, interwał wymiany oleju to maks 10 000 km. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem.
Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!